Mamy takie zadanie. Pozostały dwa kawałki ciasta razem tworzą kąty dopełniające się. Jeden kawałek ciasta jest trzy razy większy niż drugi, ile stopni ma mniejszy kąt? Czyli mamy ciasto, powiedzmy, że tak ono z góry wygląda. No i wiemy, że zostały dwa kawałki, które w sumie tworzą kąty dopełniające się. No Rozumiem, że ciasto kroimy tak, jak to się zwykle kroi, czyli zaczynamy od środka i kroimy tutaj wzdłuż promienia tego koła. No i co to są kąty dopełniające się? To są takie kąty, które w sumie dają 90 stopni, czyli kąt prosty. Czyli to, co zostało w postaci tych dwóch kawałków, to jest tak naprawdę tylko ćwiartka tego ciasta. Tutaj mamy kąt 90 stopni. No i teraz te kawałki, które się składają na te 90 stopni, nie są równe. Wiemy, że jeden jest 3 razy większy od drugiego. No to powiedzmy, że to jest ten mniejszy i miarę tego kąta, które, która jest w tym mniejszym kawałku, oznacza jako x. No to z treści zadania wiemy, że ten drugi kąt tutaj jest trzy razy większy, czyli tu będzie 3x. No i w sumie te dwa kąty dają 90 stopni, czyli mogę napisać takie proste równanie. x plus 3x miara tego kąta w mniejszym kawałku, dodać miara tego kąta w tym mniejszym kawałku, daje w sumie 90 stopni, bo to są kąty dopełniające się. No to x plus 3x to jest 4x równa się 90 stopni, więc łatwo mogę rozwiązać to równanie, dzieląc obie strony przez 4 i dostanę, że x jest równe 22. I pół stopnia. Czyli to jest miara tego mniejszego kąta. Tego większego to jest trzy razy to, czyli bym musiał pomnożyć przez 3 i to by było 67,5. Ale tutaj pytają o ten mniejszy kąt, więc w polu odpowiedzi wpisuję właśnie miarę tego mniejszego kąta, czyli 22,5. No i stopień tutaj już jest. Dobrze, zróbmy jeszcze jeden przykład. Dwa kąty twarzą, tworzą razem kąt półpełny. Jeden z nich ma miarę o 10 stopni większą od miary drugiego pomnożonej przez 4. Ile stopni ma większy z kątów? Co to jest kąt półpełny? No to jest połowa kąta pełnego, czyli to jest taki kąt. Powiedzmy, że tu jest jego wierzchołek. I tu mamy 180 stopni. 180 stopni. Po prostu te ramiona tworzą jedną prostą. No i teraz wiemy, że jeden z nich ma miarę o 10 stopni większą od miary drugiego, czyli te dwa kąty się sumują do 180 stopni, bo razem tworzą kąt półpełny, czyli to są tak zwane kąty przyległe. Więc jeden z nich ma miarę o 10 stopni większą od drugiego, no to ten drugi to jest ten mniejszy. No to powiedzmy, że ten mniejszy to jest jakiś taki kąt, i miarę tego drugiego, tego mniejszego oznacza przez x. Wtedy ten większy kąt ma miarę o 10 stopni większą od miary drugiego pomnożonej przez 4. Czyli miara tego większego kąta to jest 4 razy miara tego mniejszego, czyli 4x i dodać jeszcze 10 stopni. 10 stopni większa od miary drugiego pomnożonej przez 4. Wszystko się zgadza. No i w sumie te dwa kąty muszą dać 180 stopni, czyli 4x dodać 10 stopni i dodać do tego x ma dać w sumie 180 stopni. Tyle wiemy z treści zadania. No to teraz możemy obliczyć x z tego równania. Wystarczy, że odejmę 10 stopni od obu stron tego równania, i wtedy po lewej stronie zostanie mi 4x plus x to będzie razem 5x, a po prawej będę miał 180 stopni. Odjąć 10 to będzie 170 stopni. Czyli, żeby obliczyć x, to muszę 170 podzielić przez 5. 150 na 5 się ładnie dzieli, bo to będzie 30 i zostanie jeszcze 20 do podzielenia przez 5, 20 podzielona na 5 to będzie 4, czyli to będzie 34 stopnie. Ale to nie jest odpowiedź, dlatego że to jest miara tego mniejszego kąta. Miara tego mniejszego kąta, który tam był na rysunku na pomarańczowo. A tutaj w zadaniu pytają, ile stopni ma większy z kątów, czyli ten kąt, którego miara jest 4x plus 10 stopni. To mogę to łatwo obliczyć, bo po prostu 4 razy 34 stopnie, dodać 10 stopni to będzie 4 razy 34. 4 razy 30 to jest 120, 4 razy 4 to 16, czyli to będzie 136 stopni, dodać 10 stopni to będzie razem 146 stopni. No i taką odpowiedź tu muszę wpisać: 146. No ale jeszcze prościej było to obliczyć w ten sposób, żeby od 180 odjąć 34. No bo wiemy, że te kąty mają w sumie 180 stopni, by było mniej liczenia, no bo 180 odjąć 34 to rzeczywiście jest 146 stopni. Tak czy inaczej, dostajemy taką odpowiedź.